Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Mikołaj Paweł Cichecki, porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał o snowboardzie, o mistrzostwach świata, które odbywają się w Gruzji. No bo Polacy, zarówno Oskar Kwiatkowski został mistrzem świata, a Aleksandra Król zdobyła brązowy medal. To było coś pięknego, że tego samego dnia reprezentanci Polski zdobyli dwa medale. Jest to ogromny sukces dla właśnie snowboardu. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że taki sukces odnieśliśmy, narodzi się coraz więcej mistrzów w tej dyscyplinie i może na Igrzyskach Olimpijskich uda nam się zdobyć medale, bo gdy myślę właśnie o snowboardzie, to od razu przypominają mi się czasy Marciu Whiteis. Pamiętacie tą legendarną reprezentantkę Polski, która potrafiła dwukrotnie na Igrzyskach Olimpijskich zajmować te pechowe miejsce dla sportowca, czyli czwarte miejsce. Pamiętacie, w Salt Lake City była czwarta i także w Turynie. I mieliśmy także klan Ligockich, którzy nas zachwycali. I pamiętam, że zawsze na olimpiadę ci sportowcy byli wymieniani w gronie faworytów do zdobycia medalu. Niestety się nie udało, ale to był jakby taki złoty czas, okres, jeżeli chodzi o snowboard, bo ten sport stawał się coraz popularny. W ostatnim czasie jakby było mniej, nie było takiego boom na snowboard. Ja jestem miłośnikiem właśnie snowboardu. Co prawda ten sport uprawiam amatorsko od 13 roku życia, ale no właśnie w tym czasie, kiedy Marciu Whiteis, moi drodzy, zdobywała, zajmowała czwarte miejsce i szalała, no to wtedy to był taki czas, kiedy ten snowboard stawał się coraz bardziej popularny. Wielu narciarzy jakby przesiadało się z właśnie nart na deskę. Ja tak miałem, że od 7 roku życia do 13 jeździłem na nartach. I jak dziś pamiętam, że byłem w Zell am See w Austrii, jeździłem na lodowcu Kinsteinhor, także jeszcze na drugim stoku, który teraz mi wyleciał z głowy. Jeździłem na tych nartach 12 dni i spoglądałem na tych snowboardzistów. Adam Małysz wtedy właśnie odnosił sukcesy, była tam Małyszomania. Pewnie gdybym mieszkał w górach, no to podobnie tak jak Kamil Stoch, bądź może Piotr Żyła, bym zdecydował się skakać, no bo to były takie czasy, że właśnie tamci skoczkowie zaczęli jakby no pod wpływem tych sukcesów Małysza, czy wcześniej Matei, masa właśnie młodych adeptów skoku no chciała właśnie spróbować iść w ślady legendy i udało się to. I mam nadzieję, że właśnie sukces Oskara Kwiatkowskiego i także Aleksandry Król sprawi, że teraz jakby będzie pewnego rodzaju kontynuacja i będziemy mieli coraz więcej takich fenomenalnych zawodników. Moi drodzy, to jest właśnie piękne, że bo my nie jesteśmy, jeżeli chodzi o te sporty, tak jak w skokach, hegemonami, jeżeli chodzi o narciarstwo, czy także snowboard. I zostać mistrzem świata, to co zrobił Kwiatkowski w wieku 26 lat, to jest coś pięknego, no bo weźmy pod uwagę, że pokonał między innymi Szwajcara, wygrał rywalizację przecież z Austriakami, z Włochami, którzy mają no, bez dwóch zdań lepsze warunki do trenowania. Także no, bez dwóch zdań, także te góry są zdecydowanie wyższe, w związku z tym no, jest więcej śniegu, są lepsze warunki do trenowania, a on pokonał tych liderów, moi drodzy. Mam nadzieję, że Kwiatkowski jakby stanie się pewnego rodzaju takim, no nie aż w takim stopniu jak Małysz, takiej Małyszomani, jeżeli chodzi o snowboard, to nie da się powtórzyć. Ale przynajmniej w takim mniejszym stopniu mam nadzieję, że właśnie po tym sukcesie będzie więcej miłośników no, snowboardu, tak jak właśnie tutaj Wam opowiadam. Wtedy,
gdy tak była Małyszomania, jeździłem na tych nartach, to w pewnym momencie jakby już narty nie dawały mi tego fanu i wtedy stwierdziłem, zmieniam, spróbuję właśnie jeździć na snowboardzie. I właśnie wtedy często na Eurosporcie oglądałem wyczyny Marczułajtis i także braci klanu całego Ligockich, gdy tak skakali, właśnie zapragnąłem. Powiem wam szczerze, bo w wieku 13 lat spróbowałem jeździć na tych miękkich wiązaniach, ale właśnie jeszcze wcześniej miałem na początku taką przygodę, jak miałem 11 lat i jeździłem właśnie na takich twardych wiązaniach, bo właśnie Kwiatkowski w slalomie równoległym, gigancie, właśnie jeździł na takim snowboardzie. I właśnie będąc niedaleko Cortina d'Ampezzo, jakie jest Marmolada, na takiej oślej łączce wypożyczyłem na 1,5 godziny snowboard i właśnie w butach narciarskich na twardych wiązaniach próbowałem jeździć, wywalałem się, jakby to mi się nie spodobało i właśnie później jakby już zakochałem się w snowboardzie, jeżeli chodzi o te miękkie wiązania. Skakałem, jeździłem. No i w pewnym momencie był taki boom, kiedy tych snowboardzistów było bardzo dużo, nawet wielu narciarzy się przesiadało na deskę. Choć w ostatnim czasie nie zwracałem na to uwagi, ale wielu właśnie moich znajomych właśnie zwróciło uwagę, że jakby i także właśnie jednym z wywiadów Oskar Kwiatkowski i także Aleksandra Król mówili, że jakby jeżeli chodzi o snowboardzistów, to jakby ten sport po tych sukcesach Marczułajtis czy klanu Ligockich, to jakby ten snowboard już jakby no nie był tak popularny wśród młodzieży jak wcześniej. Także warto podkreślić, że mimo tego, że trener polskiej reprezentacji mówi o tym, że to było dla niego wielkie zaskoczenie, tego się nie spodziewał, ale gdy spojrzymy na ten sezon 26-letniego Polaka, no to zobaczcie, jest on liderem Pucharu Świata w konkurencji, w której został mistrzem świata. Plus do tego dwukrotnie wygrywał w tym sezonie. Także zajmował trzecie miejsce w duecie z Aleksandrą Król, więc bez dwóch zdań w pewnym sensie mogliśmy się spodziewać tego medalu. Zresztą sam Aleksander Król mówił o tym, że jedzie tutaj po medal, że chce walczyć o wygraną i to spełnił. Mam nadzieję, że te Mistrzostwa Świata, które odbywają się w Gruzji, to nie zakończą się tylko na dwóch medalach, no bo jeszcze właśnie we wtorek i w środę będą się odbywać kolejne konkurencje, gdzie właśnie Polacy mają szansę na kolejne medale, moi drodzy. Ja przede wszystkim liczę na to, że może w duecie właśnie Oskar Kwiatkowski i Aleksandra Król powalczą o ten medal. To byłoby coś pięknego. Także warto nadmienić, że Kwiatkowski brał 2 razy udział w Igrzyskach Olimpijskich. Zajmował 13., 7. miejsce. Więc jak widzicie, ten zawodnik, także w poprzednich Mistrzostwach Świata, był na 7. miejscu. Czyli jak widzicie, ta jego kariera po takich małych szczeblach potrafił się jakby wspiąć na ten sam szczyt. Ale także warto nadmienić, że niesamowita jest jego droga na ten sam szczyt. Wyobraźcie sobie, że ten zawodnik kiedyś miał wypadek samochodowy. Miał połamane żebra, samochód nadawał się do kasacji, a on potrafił jakby no wyjść, pozbierać się po tym ciężkim wypadku i zostać mistrzem świata. Także kiedyś, kiedy był młody, to nie został przyjęty do szkoły sportowej, ale w pewnym momencie trafił do tej szkoły sportowej. Na szczęście tak się stało. Takie historie są piękne, także warto nadmienić, że jest miłośnikiem jazdy na rowerze. Potrafił dojechać do Krynicy Górskiej na rowerze, zrobić 350 kilometrów ze swojej miejscowości. Jest to coś niesamowitego, ale wcale mnie to nie dziwi, no bo przecież ma na nazwisko Kwiatkowski, a doskonale zdajecie sobie sprawę, że jeden Kwiatkowski także jest fenomenalnym kolarzem. Ale wracając do snowboardu, oby właśnie, żeby takich sukcesów w tych sportach zimowych było coraz więcej, bo wszyscy rozkochaliśmy się w właśnie skokach narciarskich, ale cieszę
cieszy mnie to, że zarówno w narciarstwie alpejskim w ostatnim czasie są sukcesy, teraz w snowboardzie. Oby to wszystko właśnie, no, żeby wszyscy sportowcy jakby i te inne dyscypliny także tak się rozwijały jak w skokach narciarskich. A warto tutaj jeszcze podkreślić, że Polski Związek Narciarski zainwestował, no bo powiedzmy sobie szczerze, snowboard jest to drogi sport do uprawiania. Sam wiem to po sobie, deski, buty, wiązania, te smary i to wszystko, serwisowanie, to wszystko drogo kosztuje, no wiadomo, ubrania. Także trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno Aleksander Kwiatkowski, jak i właśnie Oskar Kwiatkowski i Aleksandra Król, aby właśnie dorównać tej światowej czołówce rywalom z Austrii, z Szwajcarii, z Włoch, muszą jakby ten cały sezon przygotowawczy, także ten pucharowy, spędzać za granicą i to drogo kosztuje. Ale brawo, że właśnie Polski Związek zainwestował, no bo przede wszystkim w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o ten sprzęt nowoczesny, nie szczędził funduszy. Także warto podkreślić, że do sztabu został dołączony trener Słoweńców, także serwismeni i to wszystko sprawiło, plus ich talent Kwiatkowskiego, Aleksandry Król, poświęcenie, trochę szczęścia i to wszystko sprawiło, że mamy dwa medale na tych Mistrzostwach Świata w Gruzji, co mnie cieszy. Uradowałem się, gdy o tym wszystkim się dowiedziałem, moi drodzy, akurat w Krynicy Górskiej szalałem na snowboardzie. I to warto też nadmienić, padał deszcz, co charakteryzuje polskich sportowców, snowboardzistów, narciarzy, czy może skoczków narciarskich mniej, ale to właśnie, jeżeli chodzi o nasze góry, że na pewno Aleksandra Król, czy także Oskar Kwiatkowski dorastali w trudnych warunkach, bo powiedzmy sobie szczerze, tutaj u nas w Polsce są problemy ze śniegiem. Często te stoki są naśnieżane, jest deszcz, wichura, mamy gorsze góry, ale mimo tego potrafimy osiągać sukcesy. Tak jak wczoraj właśnie jeździłem sobie na desce, padał deszcz, było zimno, ale ja przez 5 godzin jeździłem na tej desce w deszczu. Były trudne warunki, było mniej ludzi, tylko wytrwali ludzie jeździli i trenowali. I najprawdopodobniej w takich warunkach właśnie polscy sportowcy w polskich górach, właśnie snowboardziści, narciarze jakby się uczą jeździć. I warto podkreślić, że w Gruzji, jeżeli chodzi o te trasy, no nie były dobre warunki. Zresztą widzieliście, jak w tym finale, bo ten właśnie te wyścigi oglądałem z odtworzenia, moi drodzy. Widzieliście, że w tym finale na niektórych trasach rywalki Aleksandry Król czy właśnie Kwiatkowskiego wywalali się, przewracali, bo był jeden tor, który ci w tym właśnie slalomie równoległym sportowcy chcieli wylosować. I co charakteryzuje polskich snowboardzistów czy narciarzy alpejskich? To, że dorastają w tych trudnych warunkach i gdy pada deszcz, są do tego przygotowani, no bo jednak narciarze, snowboardziści z Austrii, czy także z Włoch, czy nawet z Francji, no to tam jest pięknie, wszystko jest tip-top, te dzieci austriackie, czy także włoskie w tych szkółkach, no w fenomenalnych warunkach uczą się, a tutaj pewnie wielu z Was próbowało tego sportu w młodym wieku, bo jak tutaj opowiadałem, jako 7-latek uczyłem się jeździć na nartach do 13 roku, później właśnie na snowboardzie od 13, no i do dzisiejszego dnia miałbym taką serię, jeżeli chodzi o sporty zimowe od 94 roku do 2023, miałbym taką nieprzerwaną, ale niestety te czasy covidowe, tą moją serię w 2020 roku jakby no przerwały, ale teraz na nowo tą serię robię, ale wracając do tego, zanim się jakby człowiek wyjechał i zasmakował Alpy włoskich, austriackich czy francuskich, no to jednak te pierwsze kroki, no
uczyłem się jeździć na nartach w Polsce, w Krynicy Górskiej, czy w Białce Tatrzańskiej na nartach, a na desce w Krynicy Górskiej jako młody chłopak. No i wiadomo, kamienie, deszcz, trasy oblodzone, bo w Austrii, czy we Włoszech, czy Francji, no to tam jazda na desce czy na nartach to jest sama przyjemność. I właśnie te wszystkie dzieci w takich warunkach idealnych, bym powiedział, dorastają, uczą się jeździć i ci faworyci z tej światowej czołówki nie radzili sobie, a że i to moim zdaniem jakby w pewnym sensie u Kwiatkowskiego to i u Aleksandry Król zaprocentowało w pewien sposób, że jednak w tym decydującym momencie na tych gorszych trasach nie wywalali się, no bo mieli pewnego rodzaju taki handicap, no bo wątpliwe jest to, żeby właśnie Włoszka, która przegrała rywalizację z Król, no jednak na takich ciężkich trasach w młodości się uczyła, czy podobnie Szwajcar, który rywalizował z Kwiatkowskim i to jest pewnego rodzaju, często tak narzekamy na te warunki, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Ale tutaj jednak, jeżeli chodzi o snowboard, to te trudne warunki, w których właśnie nasz mistrz dorastał, no to tu się okazały, moi drodzy, na wagę złota. A także tutaj warto, trochę mi się to nie podoba, bo tutaj zobaczcie w przeglądzie sportowym tytuł, okładka, polskie orły. Tutaj widzimy Oskara Kwiatkowskiego i także Igę Świątek. Brawo, że odniosła wielki sukces, polskie orły, ale jednak powinniśmy także jakby docenić moim zdaniem Aleksandrę Król, 32-latka, także powinna się jednak na tej pierwszej stronie znaleźć, nie tylko tutaj mistrza honorujemy, tym bardziej, że jeżeli chodzi o ten polski sport, no nie często właśnie jednego dnia zdobywamy w jakby tej samej konkurencji medale, no to taki przytyczek dla przeglądu sportowego, no może się czepiam, powiedzmy, no bo na pierwszej okładce powinni być mistrzowie, ale gdyby to ode mnie zależało, gdybym był redaktorem naczelnym przeglądu sportowego, to ja jednak Aleksander Król, brązową medalistkę Mistrzostw Świata w Gruzji, jednak bym umieścił na pierwszej stronie, moi drodzy. Żałuję, że tutaj snowboardu nie zabrałem, ale jednak tutaj w hotelu jednak trzeba w narciarni jednak to chować, a nie w pokoju. Bo choć zawsze tą deskę mam, byłaby fajniejsza, bym powiedział, tutaj taka aranżacja wystawa, ale tutaj w pokoju są spartańskie warunki. Jak widzicie, jestem ciekaw, co wy ogólnie myślicie o sukcesie Oskara Kwiatkowskiego i także Aleksandry Król. Jak oceniacie, czy próbowaliście swoich sił jeździć na snowboardzie? Ja powiem wam szczerze, tak jak wam mówiłem, jeżeli chodzi o te twarde wiązania na desce, to zdecydowanie trudniej jeździ się na takiej desce. Wiadomo, można wtedy szybciej jeździć, zdecydowanie fajniej na miękkich się jeździ. Ja to jestem miłośnikiem i pasjonatą, jeżeli chodzi o snowboard, jazdy na takich miękkich wiązaniach. Choć teraz w ostatnim czasie lubię zawsze wzdłuż jechać stoku, szukam dużo puchu, bądź takich nieoblodzonego terenu. Jeszcze kiedyś, gdy człowiek był młodszy i miał tą fantazję, jeżeli chodzi o snowboard, czasem czuł się nieśmiertelny na stoku, no to się skakało, budowało się skocznie i hopki, ale pewnie też tak macie, jeżeli chodzi o narty czy deskę, gdy tam ma się 16, 15, 18, 19 lat, no to jest pewnego rodzaju taka ułańska fantazja. Lata się tam, wiadomo, prędkość, skacze się szybko, a później jednak już w pewnym momencie, już mając już no, trochę tych lat na karku, jeżdżąc na desce czy na nartach, jednak czasem zwalnia się. No i ja tak właśnie robię na snowboardzie. Moi drodzy, spojrzę na mój szpigiel. Czy wam o wszystkim opowiedziałem, czy nie pominąłem jakiegoś wątku. Podsumowując, moi drodzy, mam nadzieję, że sukces Oskara Kwiatkowskiego, Aleksandry Król sprawi, że młodzi adepci snowboardu jakby w przyszłości zastąpią naszych właśnie mistrzów, medalistów Mistrzostwa Świata i że ten sport będzie się rozwijał, bo sam ze swojego doświadczenia wiem, że to
to jest fenomenalny sport, że warto jest jeździć na desce nawet amatorsko. Moi drodzy, mam nadzieję, że jeżeli chodzi o snowboard, no przynajmniej w takim małym stopniu dorównamy skoczkom narciarskim. Jeżeli podoba się Wam mój materiał, dajcie łapkę do góry. Także zachęcam do komentowania. Pięknie byłoby, gdyby właśnie na kolejnych igrzyskach Oskar Kwiatkowski na swoich trzecich igrzyskach zdobył złoty medal. No bo tak jak Wam mówiłem, właśnie od 2002 roku tak cały czas dorastałem, skoczkowie zdobywali medale, Kowalczyk zdobywała także medal, a zawsze mówiło się o tym snowboardziści, klan Ligockich, Marciu Whiteys i niestety zawsze niewiele brakowało, no były dwa czwarte miejsca. Może te pokolenie właśnie tych snowboardzistów na najbliższych igrzyskach zdobędzie medal, a teraz pozostaje nam się cieszyć z tych medalów w Gruzji. Mam nadzieję, że nie ostatnich. Szczególnie liczę na duet Kwiatkowskiego i właśnie Aleksandry Król. No i mam nadzieję, że pozostali członkowie reprezentacji w kolejnych jakby konkurencjach także pokuszą się o takie niesamowite wyniki. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!